To jest kwadrat jednostkowy, a pytanie w tym zadaniu brzmi: ile wynosi pole powierzchni prostokąta A? Wiemy, że każdy z tych kwadratów to kwadrat jednostkowy, czyli pole jego powierzchni to 1. A pole powierzchni figury geometrycznej to liczba takich kwadratów jednostkowych, które w całości zawarte są we wnętrzu figury. Policzmy zatem, ile takich kwadratów jest. Dla uproszczenia możemy przedłużyć proste tak, żeby siatka kwadratów pokrywała również różowy prostokąt. Ok, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kwadratów jednostkowych. Pole powierzchni prostokąta A wynosi 12 kwadratów jednostkowych. Ale zliczanie po jednym kwadratów jednostkowych nie jest jedynym sposobem na wyznaczenie pola prostokąta. Możemy to zrobić tak. Górny bok prostokąta ma długość czterech odcinków jednostkowych: 1, 2, 3, 4. Oznacza to również, że górny rząd kwadratów, tak zresztą jak każdy inny rząd, bo jest to prostokąt, to cztery kwadraty jednostkowe. Teraz przyjrzyjmy się drugiemu bokowi. Ma on długość 1, 2, 3. To oznacza, że w tym prostokącie są trzy takie rzędy czterokwadratowe: pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Czyli pole powierzchni prostokąta to trzy rzędy po cztery kwadraty jednostkowe w każdym: 3 razy 4, czyli 12. Ale to samo możemy wykonać również w odwrotnej kolejności. Najpierw zaznaczymy jedną kolumnę kwadratów jednostkowych. Zawiera ona 1, 2, 3 kwadraty jednostkowe, inaczej mówiąc, ten bok prostokąta ma długość 3 jednostek i takich kolumn trójkwadratowych jest 1, 2, 3, 4, bo drugi bok prostokąta ma długość 4 jednostek. W takim razie pole powierzchni prostokąta to 4 kolumny po 3 kwadraty w każdej: 4 razy 3, czyli 12. Każdy z tych sposobów na wyznaczenie pola powierzchni jest dobry. Możemy zliczyć po jednym kwadraty jednostkowe zawarte w całości w figurze. Możemy pomnożyć liczbę rzędów razy liczbę kwadratów zawartych w każdym rzędzie, albo pomnożyć liczbę kolumn razy liczbę kwadratów zawartych w każdej kolumnie. Za każdym razem, wynik będzie taki sam: 12 kwadratów jednostkowych albo 12 jednostek powierzchni jednostek kwadratowych.